Nieczęsto zdarza się, że Polak Rodak wygrywa duży międzynarodowy turniej. Natomiast gdy już tak się zdarza, to pojawiam się ja i wam o tym mówię. I nie inaczej jest dzisiaj, ponieważ Mateusz Barter, czyli arcymistrz Matibar, brał udział ostatnio w turnieju w Pradze. W sekcji Challengers, czyli w sekcji, w która jest prawie najlepszą sekcją, grali tam zawodnicy 2500 i 2600. Eee, no i Mateusz przed ostatnią rundą. Miał pół punktu przewagi nad drugim, trzecim i czwartym zawodnikiem. Także zwycięstwo w ostatniej rundzie na pewno daje mu pierwsze miejsce. Remis daje mu na pewno dogrywki, a być może i tak pierwsze miejsce. Natomiast przegrana na 100% sprawia, że Mateusz wypada z walki o pierwsze miejsce. Także w dzisiejszym filmie pokażę Wam, co działo się właśnie w ostatniej rundzie, bo ta partia jest tak niesamowita że niech szachy przemówią. Dodam jedynie, że Mateusz ma swój kanał, pewnie o tym wiecie, natomiast właśnie z Pragi e, robił takie daily, gdzie mówił, co tam działo się w partii i tak dalej, analizował bez silnika i to jest bardzo pouczające. Z całego serca mogę Wam polecić, ja sam myślę, że wiele się z tych analiz nauczyłem, natomiast przechodzimy już do partii. Przeciwnikiem Mateusza, zawodnik 2530 z Litwy, pozwólcie, że nie będę jego imienia i nazwiska czytać, e, no i zawodnik zagrał ruch D4. Mateusz zagrał D, 5, C4 i już w drugim ruchu Mateusz pokazuje, jakie ma tutaj intencje. On nie będzie robił tak i nie będzie czekał na to, aż go przeciwnik być może przeforsuje, a być może uda się zrobić remis, tylko gra agresywnie. Bicie na C4. No i to jest sam w sobie bardzo ciekawy wariant. To, czego ja nie lubię w biciu na C4, to fakt, że białe tutaj mogą zagrać skoczek F3, skoczek F6, C3, odbić sobie tego pionka i ta pozycja już nie jest jakoś bardzo zadymiarska. Natomiast grający białymi też chciał wygrać. Bo on, wygrywając, miał szansę na pierwsze miejsce, także zagrał najbardziej agresywnie, czyli E4. No to Mateusz, no to weź tego pionka, ale ja go będę jeszcze teraz bronił. Gra B5. Nastąpiło A4, zauważcie, że A6 nie działa, ponieważ po biciu tracimy wieżę. Także nastąpiło C6, łubu-dubu, dubu skoczek C3, Hetman B6, skoczek poszedł na D5, Hetman wraca na B7, goniec F4. No i nagle okazuje się, że ta pozycja jest jakimś totalnym absurdem. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Bo zauważcie, grożą widełki, więc trzeba się jakoś przed nimi obronić, ale jak? Bo jak zagramy skoczek A6. To po biciu, biciu, przegrywamy partię. Musimy obronić jakoś to pole. Możemy oczywiście zagrać E5, no ale przeciwnik to zbija i nadal będzie groziło skoczek C7. Wydaje się, że w ogóle to jest przegrana pozycja. Po ośmiu ruchach Mateusz Bartel coś pomylił w debiucie, prawda? E5. Najlepszy ruch. Goniec E5. No i jak teraz możemy się obronić przed ruchem skoczek C7? Okazuje się, że nie musimy się bronić. Gramy ruch skoczek D7 i jeśli białe zagrają tutaj, tutaj... I tutaj to dostaną goniec B4, odejdą królem i dostaną mata. I to wszystko jest teoria. To znaczy oczywiście nikt takiego mata nie dostał, przynajmniej na najwyższym poziomie. Natomiast chodzi o to, że to jest po prostu opcja, która jest niedostępna. Dlatego w tym momencie warto jest zagrać ruch E5, żeby po biciu skoczek D7 wchodziło z tempem. Teraz następuje goniec F4 i zauważcie, skoczek C7 teraz grozi. Bo jak zagramy coś losowego, pyk, 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 to teraz po goniec B4 goniec może wrócić i nie ma tego mata. Tylko, że właśnie dokładnie to miało miejsce. Mateusz zdecydował się zagrać ruch skoczek F6. Oddał jakość, zbił jeszcze na E4 z tępem, nastąpiło skoczek E2, Hetman A8, no i F3. I to jest pozycja, wierzcie lub nie, która powstaje wręcz forsownie w tym wariancie. Jeżeli białe chcą iść w te agresywne dymy, to po prostu przyjmują jakość, czarny nie mają przed tym obrony. No i Mateusz ma jakość mniej. Dlaczego więc zdecydował się na taki wariant, gdzie wiecie, no, stoimy bez jakości? Po pierwsze co jest, myślę, że ogólnie znane. Mateusz to jest fan oddawania jakości i gdy tylko może, to po prostu to robi. On bardzo lubi mieć dobrze skoordynowane figury, a nie jakąś tam wieżę. A po drugie, na dobrą sprawę, to mamy w tej pozycji coś bardzo ważnego a mianowicie, po pierwsze, król jest w centrum białego i trudno jest te figury rozwinąć a po drugie, mamy trzy pionki, a przeciwnik ma tutaj jednego pionka. I oczywiście, na razie nie ma to żadnego znaczenia, ale docelowo kiedyś, jak te pionki pójdą, no to już sobie pójdą, co nie? Także tutaj są bardzo mocne dymy. Mateusz gra koczek D5, nastąpiło goniec G5, czarne zasłaniają się po prostu, goniec D2, goniec D6. Król idzie na F2, ponieważ nie ma jak w inny sposób wyprowadzić tych figur. Trzeba ustawić króla na F2, żeby ten skoczek gdzieś potem sobie poszedł i goniec mógł zostać wyprowadzony. Jak widzicie, z praktycznego punktu widzenia, ta pozycja już jest fajna dla czerwonego. Bo to białe musi robić jakieś losowe fikołki. Natomiast co może robić czarny, wprowadza kolejną figurę do gry. Nastąpił skoczek G3. I tutaj jest pierwszy taki moment, gdzie ja zdałem sobie sprawę z tego, na ile my, zwykli ludzie, jesteśmy dziadami, jeżeli chodzi o szachy. Ponieważ Mateusz jest świetnym zawodnikiem, zawodnik 2600, mistrz Polski były, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast on pod, nawet chyba nie brał pod uwagę tego. Jaki mógł tutaj wykonać ruch? Najlepszym ruchem według komputera jest zagranie ruchu skoczek C5, bo jak nastąpi bicie, bijemy, okazuje się, że jest praktycznie mat. Oponent może się zasłonić, no ale tutaj są totalne, totalne dymy i przegrana pozycja. Skoczek C5, ruch, na który w ogóle nie zwracamy uwagi, nie? A dodatkowo tu jest jeszcze taki śmieszny wariant, że po ruchu skoczek C5, jak przeciwnik zagra goniec A5, my królem uciekamy tutaj, i jak przeciwnik teraz zbije, my bijemy, to możemy jeszcze dać szacha królem. Wszystkie nasze figury wchodzą. No i pomimo tego, że jest to praktycznie cała wieża przewagi, to komputer mówi, że tutaj czarne mają wygraną, ponieważ wszystkie figury są bardzo słabo skoordynowane. Totalna zadyma. Natomiast Mateusz jest człowiekiem, zagrał ruch goniec C7. Skoczę K4, i tu jest drugi moment, w którym komputer śmieje nam się w twarz i pokazuje, że nie umiemy grać w szachy. Ponieważ jak widzicie, wszystko to, co Wam powiedziałem do tej pory, pokazuje, że ta pozycja to jest totalna, totalna zadyma. Nie wiadomo za co się tutaj złapać, trzeba atakować przeciwnika. Przeciwnik ma króla w centrum, trzeba to jakoś wykorzystać. Natomiast komputer mówi, że najlepszym ruchem w tej pozycji jest zagranie ruchu A6. I że jest to jedyny ruch, który trzyma nam pozycję. Które sprawia, że czarne mają przewagę. Chodzi o to, że teraz te trzy pionki są bardzo silne, a docelowo może grozić Hetman A7 z atakiem na tego pionka. Więc to wiecie, najlepszy ruch A6, gdy wszystko w zasadzie mówi nam, że trzeba atakować przeciwnika, komputer zagra ruch A6. Nastąpiło Hetman C6 jednak. Goniec E2. No, i teraz taka trochę dziwna decyzja ze strony praktycznej, ponieważ Mateusz zagrał ruch goniec B6, co byłoby bardzo silne, gdyby nie to, że przeciwnik może zagrać goniec A5. I ruch goniec B6 był troszkę za szybki. Trzeba było poczekać, trzeba było poprawić inne figury i tak dalej. Natomiast tutaj nastąpiło po prostu bicie, bicie. Hetman poszedł na B6, atak tutaj, atak tutaj. Natomiast wieża wraca. Hetman oczywiście broni pionka na D4, także nic się nie dzieje. No, i Mateusz stara się ruszać do ataku. Nastąpiło F5. Skoczek wraca. Teraz skoczek wchodzi na F4. I białe mają tylko jedną dobrą odpowiedź. To znaczy jest tutaj dużo gruźb. Pomimo tego, że być może nie wygląda. To znaczy jak zagramy sobie coś losowego. Skoczek E5, potem skoczek wchodzi na D3 i są kłopoty. Natomiast okazuje się, że białe mogą zagrać wieża E1. I teraz po ruchu skoczek E5, co planował Mateusz... Następuje król F1, no i okazuje się, że to nam za wiele nie dało. Jak ustawimy się tutaj, przeciwnik może to zbić, może nawet zagrać Hetman D2 i po biciu zbić na F4 i ten skoczek ma problemy, żeby wyjść, a ten król jest bardzo mocno osłabiony. Także totalne dymy i czarne zdecydowały się tutaj, że atakujemy dalej. Było to widać w grze Mateusza, że on cały czas chce wywierać presję na przeciwniku i zagrał ruch B4. Nastąpiło skoczek A4. Hetman poszedł na D6, ale tutaj goniec po prostu wraca na F1. Tu jeszcze był ciekawy wariant. Białe mogły zbić tego pionka. Natomiast okazuje się, że po biciu, biciu skoczek G2, jak król pójdzie na F2, mamy ruch skoczek K4. No i bardzo dużo problemów. Mateusz widział cały ten wariant, a przynajmniej tak twierdzi po, podczas swojej analizy. Dlatego oponent zagrał koniec f1, ale tutaj następuje skoczek d3, dubu, łobu, dubu, łubudubu, dubu dubu i pozycja się totalnie zmieniła. Wymieniło się kupa figur, czarne mają w zasadzie tylko dwie lekkie figury i hetmana, a przeciwnik ma wieże skoczka i hetmana i gdyby, gdyby nie ten pionek, to pozycja czarnego jest przegrana. Ale ten pionek sprawia, że to białe muszą uważać, bo pionek zaraz może zrobić hej, pusz push, push i Stać się Hetmanem, potencjalnie. Ale co ciekawe, jeśli nastąpi wymiana Hetmanów, to ta pozycja już jest dla czarnego przegrana, ponieważ ten pionek będzie łatwo mógł być zdobyty, skoczek i goniec nie będzie mógł go wystarczająco pokryć, no i po prostu partia zakończy się zwycięstwem. Także Mateusz musi uważać na to, żeby nie wymienić tutaj Hetmanów, e, dlatego po ruchu Hetman F2 zagrał Hetman D6, nastąpiło Hetman G3, Hetman D4. I można było się spodziewać, że ta partia zakończy się remisem, ponieważ po Hetman F2 oczywiście można zagrać Hetman D6. Mateusz wspominał, że tutaj by się zastanowił, czy chce wracać, czy nie chce wracać. Natomiast jego przeciwnik, jako że chciał grać na zwycięstwo, zdecydował się zagrać taki dziwny ruch jak Hetmana 7. Niby zdobywamy pionka, więc dlaczego to jest dziwne? No bo, wiecie, ten pionek może zaraz iść. Ten Hetman w ogóle tutaj może sprawiać jakieś kłopoty, eee, trzeba po prostu na niego uważać, a jak trzeba będzie, to ta wieża tego pionka zatrzyma. Wzięcie jednego pionka w takiej pozycji wydaje się, że nie ma jakiegoś większego sensu, ale okazuje się, że ma i że jest to dobry ruch i tu Mateusz musi bardzo uważać. Bo jeżeli zagra coś złego, typu nie wiem, zagra CG6, no to wiecie, jakieś wieża D1, będziemy atakować tego pionka, może wieża E1, może po prostu odejdziemy sobie królem, żeby nie było jakichś kłopotów. No i zawsze się tym pionkiem zajmiemy. Musi on bardzo mocno uważać. Nastąpiło więc goniec A6. Przeciwnik schodzi, bo groził szach i dorobienie hitmana. I tutaj bardzo fajny ruch ze strony Mateusza. A mianowicie, jeżeli zagrałby coś losowego, to ten Hetman może sobie tutaj wrócić i wywierać presję na całą szachownicę. Dlatego Mateusz zagrał f4. Zauważcie, że ten król w tym momencie jest trochę bardziej ograniczony. A ten Hetman nie ma pola na e3, także spoko. Nastąpił więc szach: król e7. Hetman poszedł na e4. Król poszedł na f6. No i teraz bardzo dobry ruch ze strony białego, g3. I okazuje się, że ta pozycja jest taka, dalej jest ok, dalej jest to dynamiczna równowaga, ale o ile wcześniej mówiliśmy o tym, że ten król może być osłabiony, to teraz ten król nagle jest na F6 i Hetman jest bardzo blisko jego. Plusem tej pozycji dla koloru czarnego jest to, że ten skoczek to jest zdechlak. On się tutaj nie może ruszyć, nie ma jak go włączyć do gry. Trzeba by było poświęcić dwa ruchy, a dwa ruchy w takiej pozycji to jest dużo. Także tu nastąpiło G5 i białe ma, miały bardzo fajną możliwość i nie jest łatwo się na nią zdecydować, szczególnie, że zauważcie, przeciwnik Mateusza ma 2 minuty i 26 sekund, natomiast tutaj mogłoby być bardzo silne h4. I jak przeciwnik zbije, my sobie odchodzimy, jak przeciwnik to zbije dalej, bijemy tutaj, cała pozycja czarnego króla się sypie. Natomiast to jest bardzo trudny ruch do zagrania, no i oponent zagrał ruch hetman h7. Nastąpiło skoczek E5 i mamy 39. posunięcie wykonane. Po 40 posunięciu białe dostaną dodatkowe 30 minut. I teraz stało się coś, czego ja nie rozumiem. W sensie nie będę was kłamać, ale dla mnie to jest niesamowite, ponieważ grający białymi musi wykonać jedno posunięcie i dostanie 30 minut. I będzie mógł się zastanowić, dlaczego on nie zagrał Hetman H8 i wiecie, no. Może to po prostu wrócić do tej samej pozycji. Eee, dlaczego on nie zdecydował się dać jakiegoś szacha? Dlaczego się nie zdecydował zagrać ruchu, który nic nie zmienia w pozycji? Tego nie rozumiem. W 40. posunięciu. W pozycji, która w tym momencie jest lepsza dla białego i trzeba zagrać król G2, taka profilaktyka, żeby nie było jakichś szachów. Grający białymi zdecydował się zagrać ruch Hetman A7. Kontroluje całą tę przekątną, żeby nie było żadnych szachów. Czyli w sumie podobnie jak po ruchu król G2, ale tutaj jest zasadnicza różnica. A mianowicie Hetman z A7 nie może atakować tego króla zbyt łatwo. Dlatego czarne grają D2. Nastąpiło wieża D1, no i tutaj bardzo słaby ruch ze strony Mateusza. A mianowicie Mateusz zagrał ruch Hetman D3. Należało zagrać goniec E2, poświęcić swojego gońca i w taki sposób wygrać partię. Bardzo ładna kombinacja e, i e Edwa tutaj wygrywało partię. Natomiast nastąpiło Hetman D3 i to pozwoliło przeciwnikowi atakować nas od boku. Tylko że Mateusz tutaj, jak zauważycie, albo nie zauważycie, bo e, zegar robi fikołki. E, ale zastanowił się dość długo i zdecydował, że zagrał Hetman D3. I doliczył cały wariant, który prawdopodobnie prawdopodobnie doliczył cały wariant, który poszedł w partii. Ponieważ teraz Hetman B6, król się chowa, i zasłaniamy się skoczkiem. I okazuje się, że nie ma prostej obrony przed tymi wszystkimi szachami. Także Hetman D3 też było sensowne. Może nie aż tak spektakularne jak goniec E2, ale jak najbardziej wystarczające. No i okazuje się, że cokolwiek białe nie zrobią, czarne mogą zagrać sobie totalnie na spokojnie, obronić tutaj, zaatakować tutaj. No i jak skoczek poszedł, teraz dajemy szacha. Dajemy, zdobywamy yy, wieże i po tym biciu odchodzimy z szachem, dorabiamy sobie hetmana. Oponent może dać jednego szacha z odsłony, natomiast po ruchu król F6 okazuje się, że więcej szachów nie ma, bo jak damy tutaj, możemy to zbić. No i dwa hetmany i goniec, to już jest taka przewaga, po której można się spodziewać, że zawodnik 2609 będzie w stanie zrealizować. Dlatego w tym momencie, po ruchu król F6, oponent się poddał i Mateusz został zwycięzcą. Całego turnieju. Także bardzo fajnie, i mam wrażenie, że w ogóle Mateusz przechodzi jakąś drugą młodość szachową, bo ostatnie turnieje bardzo dobrze mu idą. Ehm, także spoko. Ja naprawdę polecam Wam. To śledzić na jego kanale. A co więcej, w Pradze jest taka tradycja, że zwycięzca turnieju Challengers będzie grać w przyszłym roku w turnieju Masters, a tam to już naprawdę grają totalne koksy, niejednokrotnie przekraczający ranking 2700. Także bardzo fajnie, że Mateusz będzie miał szansę za rok się sprawdzić. No i będziemy oczywiście trzymać kciuki. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!